Cześć, witajcie detailingowi. Dziadzia, dzisiaj ze mną Ideal Wask. Z norweskiego chyba to znaczy idealne mycie. A czy tak jest? To jest Car Interior, czyli produkt do wszystkiego, jak to mówią, i do niczego. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku.
tak jak widziałeś, o buziach sprawdza się praktycznie wszędzie. Zacznę od tego, że ma bardzo nieporęczną, niewygodną butelkę, którą uzupełnia tragiczny atomizer. Jest tutaj tak na maksa, z takim długim jakby uchwytem. On się obraca. W ogóle tragedia. Butelkę trzyma się okropnie. Naprawdę. Nie, chyba gorsze butelki jeszcze nie miałem, jeżeli chodzi o produkty. Tragedia. Sam atomizer robi całkiem niezłą mgłę, ale to też rewelacji nie ma. Co do samego... jeszcze jedna rzecz. Zapach. Właśnie, to jest istotne, bo to ogólnie produkt jest stworzony do wnętrza. Z myślą o wnętrzu, którym ogarniesz wszystko we wnętrzu. Od podsufitki, tak jak starałem się pokazać, po pranie, jako prespray, produkt jako prespray, po pędzelkowanie na tworzywach sztucznych, czyli na tutaj akurat na boczku drzwi. Na tapicerce w boczku. No, boczek to możemy zjeść. I zapach. Ojej. Zasadowy, chamski, nieprzyjemny. Tragedia. Dwie rzeczy, które mi właśnie w tym produkcie przeszkadzają. Butelka, atomizer, trzy, przepraszam. Butelka, atomizer i zapach. Poza tym bomba. Naprawdę produkt, jak się uprzesz, to i na zewnątrz możesz nim pracować. Zbiera jak wściekły. Jako benetowanie, bomba. Naprawdę rewelacja. Rewelacyjny jest pod względem prania tapicerki jako prespray. Może on nie wytwarza za dużej piany, ale jak zauważyłeś w odkurzaczu, skurczy byk, nie pieni się. Zbierając z reguły większość produktów, powiedzmy, bo nie jest drogi. Tutaj trzeba też cena, jakość jest bomba. On jest naprawdę, w tej cenie jest kozak. Większość produktów, no, robi się ta piana. Na pewno APC, o. Zacznijmy od tego. Na pewno APC, który lubię. Mam jedno APC, którym lubię robić, pracować jako, używać go jako prespray, który jest fantastyczny. Ten naprawdę w ogóle się praktycznie nie pieni. Pod tym względem jest bomba. No i tak jak widziałeś na tworzywach sztucznych, przecierając go jako szybki, tak do zbierania kurzu, też bomba. Możesz go w buza rozpuścić. Do przecierania tak na szybko, możesz go nawet na pół, też będzie bomba. Do pędzelkowania piana rewelacyjna. Co jest fajne właśnie, jako prespray odkurzaczem go ciągnąłem i się skurczybyk nie pienił. Praca pędzlem, pianka rewelacyjna. Także jak dla mnie cena, jakość, bomba. Niestety minusem jest butelka, atomizer i zapach. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że film troszeczkę Ci przybliżył ten, to jest chyba norweski, tak? Norweski produkt, który moim zdaniem jest naprawdę super. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!